Zagorzały kibic Krakowi, honorowy obywatel Warszawy, Krakowa, a wreszcie obywatel Polski. Dzięki jego książce Boże Igrzysko historia naszego kraju stała się bardziej dostępna na Zachodzie. Norman Davies doktoryzował się na UJ-cie, a dziś wrócił do swego uczelnianego domu, aby opowiedzieć o roli przypadków historii. Kim jest dla pana Norman Davies? Ja myślę, że jest to bardzo wielki historyk, człowiek, pisarz, który bardzo dużo zrobił dla naszego kraju, dla naszej historii. Na pewno imponuje mi to, że jako Anglik zajmuje się dziejami Polski, jako jeden z niewielu zagranicznych historyków. A czy możemy mówić o obiektywnej historii, bo tak naprawdę czasem historycy sami ze sobą się nie zgadzają? No, wie pani, tam gdzie jest kilku Polaków, tam jest też kilka prawd i historycy też tak samo różnie interpretują prawdę. Kiedyś doszedłem do takiego wniosku, którego się trzymam, który jest bardzo dla mnie osobiście przykry, jako pasjonata historii, że historia nie ma czegoś takiego jak obiektywna historia i że historia często chodzi na pasku jakichś przywódców politycznych, jest wykorzystywana do tego, niestety. Więc myślę, że obiektywna historia niestety, ale jest na przegranej pozycji. Spotkanie z wybitnym historykiem odbyło się w ramach cyklu Wielkie Pytania. Wielkie Pytania to jest cykl organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Miasto Kraków oraz oczywiście Centrum Kopernika. Mogliśmy usłyszeć Normana Daviesa, który opowiadał o tych fascynujących przypadkach historii, ale też tych, które dało się wyrachować i obliczyć, wydarzeniach historycznych, które faktycznie miały miejsce. Norman Davies przyznał się, że pierwszy raz do Polski trafił przez przypadek. Nie dostał wizy do ZSRR, ale miał już kupiony bilet na pociąg. Jeden z studentów otworzył mapę Europy na podłodze, aby dowiedzieć się, dokąd ważne są nasze bilety kolejowe. Po parę minut krzyknął: Terespol, Polska. Konsul mi powiedział, że każda osoba nieprzyjęta przez ZSRR będzie dobrze widziana w Polsce. Opowiadał o znaczeniu słowa przypadek, które jest inne w zależności od języka, jakim się posługujemy. Polskie słowo przypadek, według słownika, tłumaczy się na 4 albo 5 słowa angielskie. Angielskie słowo accident natomiast tłumaczy się czasem na polski przypadek i czasem na polski wypadek. Każdy przypadek jest zdarzeniem, a nie każde zdarzenie przypadkiem. Łatwo się zgubić, jak kawaleria pruska w gęstych lasach etymologii. Podając liczne fakty z historii, o których decydował przypadek, historyk wspominał o przejęciu władzy w Polsce przez Józefa Piłsudskiego. Tak jak Lenin, przeciwnik ideologiczny Piłsudskiego, ale w podobny sposób wysłany przez Niemców w zamkniętym pociągu do Rosji, Piłsudski znalazł władzę leżącą na ulicy. Przyczyną jego sukcesu to była decyzja niemiecka, bardzo trafna. Nie sposób jednoznacznie zbadać historii, ile w niej przypadku, a ile zaplanowanego działania. To pytanie wciąż pozostaje otwarte. Dla UJTV Eliza Żeleźniak.